Music stop! Music stop! Oh my gosh! Music stop! Ty się chyba urwał z pana tej nierówności. Z czego się urwa? Z równości? No, stoi się tam na boku, bardziej do cienia. Teraz ja. Stasek, pokaż. Ja jestem skromny, chwalić się nie lubię. Mam zgrane nóżki, irancki i piersią się lubię. I chętnie pokażę swą ładniusieńkę, gołego luśkie, nagie nagusieńkę. Jaki blask bije, jakie się odkryje, babeckim gleją, chłopy szaleją. Moje kochane, moje ciałecko, moja szlachetno ty makowecko. Co jest? Moja ty glacko, skarb jedyny, ja się tak długo nie zniósł kroś twojej przyczyny. Udał się na wszystkich. Udała się sztuka, teraz setnie dziewny, panienek posłuchasz. Stasek rozprowadzi, dla słowa i słówki, a do kapelusa psują się nam słówki. To i hola, hola, la, to i hola, hola, la, to i hola, hola, la. Dziękujemy. Thank you very much. Moje kanie, jak ty podobnie gadają starze figurone. Moje kanie przy pięknej pogodzie, w przepięknym miejscu, ale przede wszystkim przy wspaniałej publiczności miał przyjemność wystąpić Góralski Kabaret tutaj w zestawieniu. Operator sprzętu ciężkiego Krzysiu gocą za zębu. No, pozdrawiam wszystkich. Krzysiek, to jest jedyny z Filharmonii Krakowskiej, który podczas powodzi uratował się na własnym sprzęcie. Udało się mi, moje drogie panie. Tak, ten spletem to w ogóle nie miał szans. Poszli nad to z futerałem. Na długość smyckał od Krzyśka, patrząc się w tą stronę. Kuba Rusiecki z Rabki Zdroju Słonego. Słyszysz tak, Grzesiu? Spokojnie, to jeszcze nie ja. Tak to widać. Ale amplituda rośnie. Mi amplituda zawsze rośnie. No, dojdzie do mnie, to chyba już będzie tsunami. Dobra, moi kochani. O, Kuba Rusiecki dość długi jest, ale o nim będzie króciutko. Kuba ma długie lata. Siedział, czyli mieszkał w takiej chałupie murowanej. W takiej kamienicy. I co się stało? Wlosł mu grzyb do piwnicy. Przebił papę, wlosł do izby, poszedł na spiżarkę. Ostatnio stwierdzono grzyba w jego zębach. Pod grzybka. To był pod proteziak, nie pod grzybem. Po latach spełnił się jego marzenia. Pobudował se chałupę drewnianą i do dziś walczy z kornikami. Zawsze się marzy chałupa góralsko-drewniano-rzeźbiano. I no niestety te korniki mu tam rzeźbią. Ale trzeba od środka, Stasek! Chłopca, dziękuj Bogu, że jadę od środka. Wyjdą do pola tam z pachołpie, a już ściana prześwieca, jak się w nocy odwozimy. Wydężyć wzrok teraz. W epicentrum kabaretu Mateusz Papier ze Skawy. Pijcie mleko, będziecie wielcy. Tak. I no nie mieszajcie z piwem. Co? Pod żadnym pozorem nie mieszać mleka z piwem, bo sięgnie w drugą stronę, jak na załączonym obrazku. Na temat Mateusza można by było dużo. Nasza banda czekoladowa chciała nawet pisać książki na ten temat, ale po co komu, kto by to wydał, kto by to w ogóle czytał. Dlatego w wielkim skrócie, moi kochani, bo najdłużej znam kolegę, bo my razem zakładali ten biznes 30 roków temu. My, kochani, Mateusz zawsze musiał mieć mikrofon z kablem, żeby wiedzieć, jak po imprezie dojść do chałupy. No dzisiaj potrafi. No, najgorzej było na tych rondach, bo trzeba było kabel sztukować, albo odcinać, żeby było odpowiednią przecznicę wyjechać. Ale radzimy sobie z tym. Na długość smyczka z tej strony, nikt by nie podejrzewał, ale jest to Grzesiu Boch nagrodem z Ramy Wyżne. Druga ręka, Grzesiu. Dobra, lepiej tamtą dwa razy.
palce jak do nosa. Już sobie wam przewietrzył podobnoma pachami. Lekarz go oszukuje całe życie, niestety za nadrze pieniądze i to nie mamy. Grzesiu, proszę cię, nie denerwuj się kolego. Masz w kontrakcie w bagażniku reklamówka, są pigułki mineralne. Te pigułki przepijasz mineralną do 15 minut, wracasz do kolegów, jesteś żywy, zdrowy. Tasek, kto by tak dzisiaj długo czekał? Dziś mu domy do 5 minut. Tak? I wiesz co mu domy? A skąd? Czopki. Ło. Czopki? Tak, czopki, dwukolorowe czopki. Wy mnie panowie nie wkurzajcie z tymi czopkami. Bo tak się pięknie na tych czopkach ostatnim razem przejechał. Co się stało? No chłopie, posadek se do doktora powie palą brzuch, nie? No to panie doktorze, przepiszcie mi coś na ten brzuch. To mi przepisą te czopki. No rewelacja. No, niby tak. Ty, zarłek te czopki przez 3 dni. Nic mi nie pomogło. To idę z powrotem do gościa, pytam się go, do tego doktora, pytam się go, co jest, nie? A ty, czy jestem bezczelny, wydał na mnie. To co pan? Żre te czopki? A ja się go pytam, a co? Sam mam do dupy wsadzić? Aleś mu pięknie wyjechał. Mam nadzieję, że prosto w twarz. To jest służba zdrowia. Ja dorwę tego Arła Mukłanowicza, to ja mu nogi spowerwam w dół. Kogo? Mukłanowicza. Jego już dawno nie ma, ty się ma przedatowane czopki wciupał. No. Moi kochani, dziwię się, jak tak znany doktor, a mógł ci przepisać takie lekarstwo, skoro z góry wiedział, że jest do dupy. Nie, nie, nie. Ja w tym miejscu, w tych okolicznościach poddaję wątpliwość kompetencje tego pana doktora. A ja mu tam nic nie poddaję, ale chłopie, wychodzę od niego z gabinetu tyłem. No, ale czemu tyłem? Dla bezpieczeństwa, nie widzisz po mnie? Patrzę, a tam na drzwiach pisze ginekolog! To dodać, no co ci ginekolog przepisze do gardła? Grzesiu, proszę cię, nie unoś się kolego, nie unoś się, spokojnie nóżki razem blisko ziemi, bo ci czopek wypadnie, spokojnie. Tu było widać, mam potrójne stringi. Sforte na szelkach. A czemu na szelkach? Żeby trzymaj tam te poprzednie trzy. A ja już myślę, że tak dla jaj. Dobrze. Jakby któraś pani chciała, to mam tą rurę do nocy, także możemy... Dobra, dokończ, ja oprzeć głową przez tego czopka, kiedy już... Grzesiu, ja ją muszę trzymać, pamiętaj. Kogo? Rurę? Rurę czy dziewczynę? No panią. Dokończ, ja oprzeć głową przez tego czopka, kiedy już z tematu. Grzesiu urodził się w Labie Wyżnej. Ale ostatnio, ile to już? 27. Rany gorzki, jak ten czas leci. 27 lat siedzi w Zakopanem i już podobno pozyskał obywatelstwo. No, powiedz teraz, przyznaj się Grzesiu. Jestem z miasta. No widać kolego, słychać? A w naszym przypadku niestety i cudź. Ty się chyba kanałami do chałupy wracasz. Tak, dzielnica. Siadaj na Staszka. Moi kochani, na koniec zawsze, ale szczególnie tutaj i szczególnie dziś, muszę głośno to powiedzieć i w ogóle tak się zamyśliłem, że 38 sekund temu byłem w letargu, ale już wróciłem. Przedstawiam najbardziej potężnego, najdłuższego, najszerszego członka kabaretu Krutem, Stasiu Sulosz ze Skawy z roli Dubcówka. Taka jego rola, ale się wyśmieli Stasek. Dziękuję serdecznie, dziękuję, nawet się troszkę wzruszyłem. Nie ma sprawy, Stasiu, do siebie wszystko, chłopie. Publiczności dziękuję z wami za chwilę pogodę. Tak prosiłem. Wczoraj przy drugiej skrzynce piwa na kolanach ze łzami w oczach błagałem. Nie podawać mi tu przy publiczności pełnych danych personalnych, bo będzie to samo. To samo będzie co 2 lata temu. A co było 2 lata temu? A co było, co było? 8 razy. 8. 8 razy siąłem trawę pod oknami, zaś mi fanki wydeptają. Niepotrzebnie w zimie siąłeś. Bo my byłem przewidujący, chyciłem wcześniej sezon. Jedna sprawa, a słyszeliście ostatnie wiadomości od żony Staszka Krystyny, osobistej żony Krystyny? No ja od Krystyny nie słyszałem żadnych wiadomości. Ostatnio to nawet ja nie słyszałem żadnych. Bo ja ostatnio miałem stosunek rozmawiać z Krystyną. Stosunek z Krystyną. Co? No pięknie, no. Sposobność mówiłem, nie? No mówię o stosunku, to jest. Powtórz jeszcze raz, bo się przestawało coś. Każdy słyszy, co chce słyszeć.
miałem sposobność rozmawiać z Krystyną i Krystyna mi opowiada o to taki przypadek o Staszku, że no. Stasek poszedł się kąpać w sobotę, o. A całą łazienkę se wyłożył lustrami. Dół, spód, górę, ściany, nawet se deskę klozetową w lustrze wyłożył. Wyszedł z tej wanny, przegląda się w tych lustrach, taki pełen, kurde, entuzjazmu, z siebie zadowolony, patrzy tak na dół i mówi, kurde, jeszcze tak 2 centymetry więcej i byłbym królem, nie? A żona się odzywa z pokoju, tak, 2 centymetry mniej i byłbyś królową. Stop. Pięknie. Stop, spokojnie, wiem kiedy to było. To było wtedy, jak nam brakło ciepłej wody. No, chyba z tydzień. No ale mogłeś se w czajniczku zagrzać. No, to ja tu jogę i tak nie ćwiczę, mówię. Sakcję do czajniczka sam. Nie zapomnieliśmy o naszym koledze, koledze, to jest syn naszego Mateusza Trutnia, który założył kabaret Truteń. Łukasz Papies, który nas wzmacniał na akordonie, bo w ogóle nas prowadził akordonem. Łukasz, wejrzyj się, pokaż, chodź. Nikt cię tu nie zna, wejrzyj się, pokaż. Nikt go tu nie zna, bo 20 roków siedzi w Justice. Ale moi koni, od początku nas woził, kormił, żywił, żeby go wreszcie na scenę puścić, bo nim kiedy w Chicago, bo żebym go zmobilizować, bo tak to siedzi, nic nie robi i no zapieprza. A tak to, moi kochani, mamy nadzieję, że z przyjemnością nas wspomógł, jak zawsze, kiedy my tu bywamy. I tak się rodzi gwiazda. Dziękujemy, Łukasz. My bardzo dziękujemy, bo to gwiazdy dopiero czekają po nas. Jest ich cała trójka. No to nie, to jeszcze może ktoś z rodziną. Trupie się zegnają raz, synusa podają dwa, a jak to zjemy, bo już strani lat, znowu przyjedziemy ją, ha, ha. A jak to zjemy, bo już strani lat, znowu przyjedziemy ją, ha, 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 ha. I dziękujemy pięknie. Już dobrze. Chciałem powiedzieć, że przywieźliśmy tutaj, ledwie się udało, bo ja nawet sam majtek nie za bardzo poprołek, z tego widać, nie? Ale się trzymałem, przynajmniej nie można zgubić. Przywieźliśmy płyty CD i Kajsi, tu są do sprzedania u dzieci Bogdana Ogórka, oni tam ładują na tym kasiory. Chciałem tylko zaznaczyć, że mamy 682 płyty. Ostatnie. I te dwie pasuje sprzedać. Jeszcze raz dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Uza, proszę.